Ćwiczenie wzmacniające siłę mięśni stabilizujących łopatkę oraz rotujących w stawie ramiennym, czyli tak zwanego stożka rotatorów oraz środkowej i dolnej części mięśnia czworobocznego. Pozycja wyjściowa będzie polegała na tym, że ułożę się na brzuchu na ławce skośnej i żeby wyizolować całkowicie pracę z łopatek, to dodatkowo zepnę pośladki, aby niejako usztywnić resztę swojego ciała. Jeszcze zaznaczę, zanim pokażę, że ćwiczenie można na początku wykonywać zarówno ciężarem własnych rąk, ale również jak najbardziej nada się do tego obciążenie rzędu odważników 1, 2, 2,5 kg. Nadają się idealnie. Teraz, tak jak mówiłem, przechodzimy do pozycji leżenia na brzuchu. Wpieram twarz o ławkę. Blokuję ciało przez napięcie pośladków. Stopy są wbite w podłogę. Zaczynam ruch od ściągnięcia łopatek. Łokcie unoszę na linii barków i wędruję kciukami w górę, tak jakbym chciał pokazać okejkę, unosząc jak najmocniej ramiona nad potylicę. Tym samym torem wracam z powrotem do ziemi. Na początku ćwiczenia można robić trochę zero-jedynkowo, tak żeby izolować sobie każdą fazę ruchu, a z biegiem czasu już będzie wykonywane coraz bardziej płynnie. Jednak polecam zostać przy napięciu izometrycznym właśnie w tej górnej, najważniejszej fazie. I w momencie, w którym wydaje Ci się, że uniosłeś ramiona już bardzo wysoko, to spróbuj skierować kciuki jeszcze wyżej, żeby te mięśnie dopiąć.